Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj w sumie film z serii, w której dawno ogólnie tej serii nie było na moim kanale. Ostatni film z tej serii pojawił się oczywiście z pecetowych farmingów 6 stycznia, przepraszam, 2 września 2019, a z mobilnych farmingów z 6 stycznia 2020. I tak, seria pojedynek, odcinek z serii pojedynek tym razem. Kiedyś mówiłem Wam, że jeżeli wyjdzie jakaś konkurencja dla Farminga 19 z jakiegoś roku 2019 bądź 2020, coś co będzie można porównać do Farminga 19, no to obiecałem Wam, że po prostu wam nagram pojedynek. No i mamy Farminga 19 i Professional Farmer Cattle and Crops. Jeżeli pamiętacie tą starą serię i oglądaliście film pojedynku z farming z symulatoru farmy z 2017 roku, wiecie, że tam występował tam jakby technologiczne demo Cattle and Cropsa, no ale było ono strasznie pobugowane i rzeczywiście można było porównywać je do 2017 roku, do tych wszystkich polskich farm i tak dalej. No ale dzisiaj właśnie porównujemy je do Farminga 19, bo oczywiście gra oficjalnie wyszła w 2020, więc co, ja już nie przedłużam. Myślę, że ci co oglądali zasady pojedynku, no to je znają, ale dla tych co nie znają zasad pojedynku, no to jest 20 konkurencji, gdzie po prostu oceniamy punktami od 0 do 10 daną konkurencję. Więc taki mały powrót do korzeni. Oczywiście ja mówię, jak wyjdą kolejne jakieś farmingi, symulatory farmy, no to takie oczywiście pojedynki też będą się pojawiały, więc co, ja już nie przedłużam, subskrybujcie, łapkujcie, no i zaczynamy. Numer 1. Interfejs. No to tak, co do interfejsu w Farmingu 19, jest on naprawdę fajnie przejrzysty, nie to co było w poprzednich Farmingach 17 czy 15, gdzie mieliśmy po prostu, no nie był on przeźroczysty, ani nic, a tutaj naprawdę Giant się postarał i ten interfejs jest po prostu przeźroczysty, co naprawdę wpływa na komfort rozgrywki. No i tutaj raczej za taki interfejs dałbym Farmingowi 10 na 10, bo naprawdę on nic nie przeszkadza. Co do Cattle and Cropsa, no to mamy tutaj interfejs, który no jednak ogólnie zacznijmy od tego, że Cattle and Crops jest grą, która była tworzona przez fanów, głównie ludzi, którzy tworzą mody do Farminga. No i ogólnie co do interfejsu, no to już przy recenzji Cattle and Cropsa mówiłem, że jakby interfejs nie jest za bardzo przejrzysty i to mi się właśnie w Cattle and Cropsie za bardzo nie podoba. No ale co do samych jakby no zegarów, no nie jest to wszystko złe, no ale nie jest też za dobre. Ja bym dał tutaj ocenę 6 na 10. Numer 2. Żniwa. No to jeżeli chodzi o żniwa w farmingu na przykład 19, no to do tej żniw w sumie nie mam żadnych zastrzeżeń, no bo co, no tak jakby wam to powiedzieć, no z tyłu słoma jest wszystko dobrze wypluwana przez kombajny, w środku jest wszystko dobrze zasysane, no nie ma w sumie żadnych do tego zastrzeżeń i 10 na 10. Co do żniw w Cattle and Cropsie, te glitche zostały już poprawione z tej recenzji, którą ja nagrywałem właśnie w listopadzie. Zostały już trochę poprawione, bo wyszły chyba z 2 albo 3 fixy od tamtego czasu. No i żniwa na pewno wyglądały lepiej, bo gdyby tego nie poprawili, to na pewno ocenę dałbym niższą. No ale wiecie, że czasem zdarzają się jakieś glitche, że na przykład słoma z tyłu nie wylatuje, albo z przodu to wsysanie za dobrze nie wygląda. No i wkurza to, że kombajn może sobie jechać tak jakby ile się chce przy koszeniu, więc to zbyt dobre nie jest, więc tutaj ocena raczej 5 na 10. Numer 3. Kultywacja. Co do kultywacji, no to w Farmingu 19, jak wiemy, mamy glebę płaską jak stół, no chyba że pobierzemy sobie tego moda na pseudofizykę gleby, no to inna sprawa. No ale tak no wiadomo, no dupy to nie urywa, bo tam nie ma żadnych jakichś, no nie ma fizyki gleby po prostu, no nic więcej niż 7 na 10 nie mogę dać. Jakaś tam teksturka tej ziemi, która się przewałkowywuje, jest jakaś tam. Chociaż powiedziałbym, że w Farmingu 15 była lepsza.
ta tekstura przypokoływania się gleby. No ale nie wiem, nie mi to oceniać. A co do Ketlen Cropsa, no tutaj mamy fizykę gleby. Kultywacja wygląda fajnie i moim zdaniem z tych wszystkich symulatorów farmy, które miały fizykę gleby, to Ketlen Crops moim zdaniem tą fizykę gleby ma najlepszą. No i tutaj dałbym oczywiście 10 na 10 za kultywację. Numer 4. Orka. No jeżeli chodzi o orkę, no to tutaj będę w sumie dawał te same oceny co za kultywację, no bo jednak tutaj też tej fizyki gleby nie mamy, nie ma się tutaj co dłużej rozwodzić. W farmingu oczywiście 7 na 10. No a co do Ketland Cropsa, no to jak wiecie, jest fizyka gleby, fajnie to wszystko wygląda. Taką jedyną porównywalną fizyką gleby, którą mógłbym porównać do fizyki gleby z Ketland Cropsa, to była Wegraże. No ale to też inne dzieje. I tutaj Ketland Crops za orkę dostaje 10 na 10. Numer 5. Optymalizacja. Co do optymalizacji w farmingu 19, w początkowych wersjach farminga była ona tragiczna, każdy to wie. Potem delikatnie zaczęli poprawiać, no ale jak wiemy, jak pobierzemy parę modów, to i tak jest beznadziejnie. No ale oceniamy oczywiście grę, która nie ma wgranych modów, tylko normalnie jest czysta. No i powiem tak, co do farminga, no to ta optymalizacja dalej dupy nie urywa, no i tutaj raczej należy się ocena 7 na 10. Co do Ketlen Cropsa, to tutaj po tych trzech fixach już trochę lepiej jest z tą fizyką. Dalej, przepraszam, z fizyką, z optymalizacją. No ale i tak za dobrze nie jest, bo jak wiemy, gra potrafi się po prostu ścinać w takich momentach z dupy, a bałbym się tam wgrać mody do tej gry, co by się działo w tej grze, jakbym tam grał mody. I to nie jest tak, że hejtuję Ketlen Cropsa, tylko tak jest rzeczywiście i tyle. Więc tutaj daję raczej ocenę 4 na 10, bo widziałem jednak lepiej zoptymalizowane symulatory farmy niż Ketlen Crops. Numer 6. Ilość maszyn. No to tak, co do ilości maszyn w Farming 19 jest ich naprawdę mega dużo. Oczywiście wiadomo, no Giants usuwa też maszyny z poprzednich farmingów, bo licencje się kończą, no i daje, no ale za to daje jakieś nowe do nowego farminga i nie jest źle. No i tutaj ocenę raczej farmingowi za to dałbym 10 na 10. Co do Ketlen Cropsa, no to jak sami wiecie, tam maszyn za dużo nie ma, może to też dlatego, że gra jest jakby w początkowej fazie rozwoju, chociaż moim zdaniem zbyt przeceniają możliwości tego studia niektórzy gracze. No ale jak to woli, no i tutaj raczej za taką małą ilość maszyn, no to 3 na 10. Numer 7. Grafika. Co do grafiki w Farmingu 19, no to jest ona w sumie najlepsza ze wszystkich farmingów. Powiem tak, gra no, wygląda dobrze, co to w sumie zastrzeżeń żadnych do tego nie mam. Ktoś chce, to sobie shadery pobierze i będzie jeszcze lepiej ta gra wyglądała. Wiadomo, no mogłaby wyglądać lepiej, no ale wygląda, no wygląda bardzo dobrze, no nie ma żadnych zastrzeżeń w sumie i czemu mielibyśmy tak nie uważać. Mi się wydaje, że tutaj będzie ocena 9 na 10. Co do Ketlen Cropsa, no to tutaj też jakby grafika w tej grze jest też jest dobra, też modele maszyn są dobrze wykonane i też raczej bym dał 9 na 10, bo dlaczego nie, no przecież gra nie ma złych, jakby nie jest źle wykonana, jest dobrze wykonana i tyle, i nie będziemy się sprzeczać, bo tutaj jest mi trudno ocenić, czy Farming, czy Ketlen Cropsa ma lepszą grafikę. Numer 8. Zwierzęta. No co do zwierząt, no to w farmingu mamy ich dużą ilość, bo mamy konie, mamy owce, mamy świnie, mamy krowy, mamy kurczaki, mamy nawet psa, no i tutaj nawet duża jest ta ilość, mamy też dobrą mechanikę zajmowania się tymi zwierzętami. Tutaj farmingowi dałbym 9 na 10, bo naprawdę no, ta gra zasługuje za taką ilość zwierząt, no wiadomo, jakbyśmy farminga porównywali, powiedzmy, do jakiejś gry, która ma więcej zwierząt, no to inna sprawa, no ale jednak 9 na 10 się należy. Co do Ketlen Cropsa, no to tutaj mamy jedynie krowy, no jest to bardzo mało, mimo tego, że nie ma innych zwierząt niż krowy, no chyba, że mody sobie pobierzemy, to inna sprawa. No to mechanikę jakby
karmienie tych chrów, no to naprawdę ma bardzo rozbudowaną Ketlen Krause i tylko to się tym ratuje, no ale niestety za taką małą ilość maszyn muszę dać ocenę 3 na 10. Numer 9. Uprawy. Co do upraw, no to w farmingu 19 jest ich na pewno więcej niż w 17. Co do upraw, no jest ich bardzo dużo. No tutaj nie ma co ukrywać. 10 na 10 się dla farminga po prostu za taką ilość należy. Co do Ketlen Cropsa, tutaj jednak tych upraw jest no dużo mniej. No gra jest jeszcze, no mimo tego, że wyszło, no to teoretycznie jest jeszcze w jakiejś tam fazie rozbudowy, co nie? Więc no tutaj raczej dałbym ocenę 5 na 10. Numer 10. Klimat. Ja, jeżeli chodzi o klimat w farmingu 19, to ja zawsze powtarzałem, że najlepszy klimat dla mnie miał farming 13. I tutaj jakby dla farminga dam ocenę 8 na 10, bo jest klimat spoko, wchodzicie do tej gry i dobrze się czujecie, jakby wszystko fajnie, pięknie wygląda i tyle. Nic was jakby do tej gry nie zniechęca. No a co do Ketlen Cropsa, no jest troszeczkę gorzej, bo jakby urok tej mapy jest spoko, ale tak jakby no coś nie pasuje, coś jeszcze nie pasuje w tym Ketlen Cropsie, coś tam delikatnie odstrasza, ale nie jest źle i tutaj raczej 6 na 10. Numer 11. DLC. Co do DLC z Farminga 19, no tam naprawdę wyszło ich mega dużo, więc tutaj raczej ocena 10 na 10, bo no bo tych DLC jest bardzo dużo, nie oszukujmy się. I tyle. I czy klas, czy nawet teraz jest w ogóle jakaś edycja Premium Edition Farminga, gdzie mamy wszystkie dodatki razem wzięte, więc naprawdę spoko opcja. Co do DLC w Ketlen Cropsie, to nie ma ich praktycznie. Jest tylko taka jedna wersja Ketlen Cropsa, ona się nazywa Digital Edition. Ona coś tam dodaje, więc tutaj dałbym raczej 2 na 10, bo tutaj nic więcej nie ma. Gra dopiero pewnie będzie miała DLC. No ale te DLC to chyba za 5 lat będą, bo ja nie chcę obrażać Ketlen Cropsa, ale no na końcu jeszcze powiem parę słów o tej grze, co o niej sądzę. Numer 12. Dźwięk. No i tutaj mieliście puszczony fragment z Farminga 19 dźwięku, no tutaj z Reala są brane oczywiście dźwięki do farminga, więc tutaj 10 na 10. Każdy dźwięk John Deere'a, klasa, jest realny. Jak kiedyś Giant pokazywał, jak oni to nagrywają, oni właśnie jeżdżą do prawdziwych tych maszyn, biorą prawdziwe maszyny i nagrywają ich dźwięk. Co do Ketlen Cropsa nie jest źle, chociaż moim zdaniem ten Deutschwar, który tam jest, nie brzmi jak Deutschwar, który normalnie brzmi w grze, przepraszam, w realu, no ale nie jest też źle, ogólnie za całe otoczenie, za dźwięki w grze dałbym 7 na 10. Numer 13. Mechanika gry. Co do mechaniki gry, no to tutaj ogólnie prostota i taka jakby wiedza o wszystkim, no to należy się tutaj, myślę, farmingowi oddać to, że jednak ta mechanika gry będzie miała tam 10 na 10, dlatego że po prostu no, wszystko jest proste, przejrzyste, wiemy co mamy robić, nic nie jest pogmatwane i co mam więcej dodać, nie zadać, nic ująć. Co do akurat Ketlen Cropsa, no tutaj raczej bym dał 6 na 10, z tego powodu, że no niestety, jak wchodzimy do Ketlen Cropsa, no to w sensie Ketlen Cropsa też jest grą, w której teoretycznie wejdziemy do gry i będziemy wiedzieli co robić, ale nie mamy tego samego jakby
sterowania. Nie oszukujmy się, każdy z nas wychował się na farmingu albo na simtraktorze, gdzie w simtraktorze i w farmingu było wszystko bardzo proste. A jak później zaczęły wychodzić inne symulatory farmy, no to zaczęło się pod górkę, więc tutaj raczej bym dał za tą mechanikę gry 6 na 10, no bo to nie ma tak jak we farmingu, że wejdziemy i wszystko jest przejrzyste, tylko musimy chwilę się pogłowić, gdzie jakie opcje są. Numer 14. Multiplayer. Co do multiplayera, no to w Farmingu 19 jest on i działa on po prostu, no multiplayer, no czasami potrzebujemy hamachi do tego, żeby on jakby, żeby ten multiplayer dobrze działał. No i powiem wam tak, dychy tutaj jakby, no dychy tutaj nie dam, dam raczej 8 na 10, bo multiplayer w farmingu działa sobie czasem jak chce, że nie możemy, musimy czasem mieć hamachi, żeby dołączyć i tak dalej, więc tutaj raczej ocena 8 na 10, bo idealny to multiplayer nie jest. No jeżeli chodzi o na pewno to jest od czeka, tylko wiesz, 10, pytanie, czy ten czek to jest sonda, czy... Numer 15. Mody. Co do modów, no to tutaj 10 na 10 dla farminga 19. Dlaczego? Bo modów dla farminga jest bardzo dużo. Mimo tego, że modów do farminga 19 jest na przykład mniej niż do 13 czy 17, no to i tak trzeba oddać to, że naprawdę tutaj modów jest dużo. Mimo tego, że ten rok jakoś owocny, jakoś ten farming owocny dla modów nie był, no to trzeba to oddać, że jednak tych modów jest po prostu dużo. Co do Cattle and Cropsa, no to tutaj ocena raczej 6 na 10 za mody, bo mody dopiero co jakby wychodzą do tej gry, no ale też jakoś źle z ilością nie jest. I zapowiadam wam, że jeżeli chcecie grać w Cattle and Cropsa, to bez modów nie ma szans, że ta gra będzie wam teraz jakby, no że fajnie się wam będzie w to grało, bo tam jest mało maszyn i tak dalej. Numer 16. Pracownicy. Co do pracowników w farmingu, no to dalej to są debile moim zdaniem. Nie umią jeździć, nawracają, robią szerokie koła, potrafią się głupio zawiesić, nie potrafią z tego wyjechać. No tutaj raczej pracownikom z farminga i tak, oni są najlepsi ze wszystkich farmingów, dam ocenę 6 na 10. No ale to tylko tyle, ile mogę dać za pracowników i więcej nie dam, bo moim zdaniem to dalej są idioci. Miejmy nadzieję, że w kolejnym farmingu, który się pokaże, zaprogramują ich po prostu lepiej. No a co do pracowników z Cattle and Cropsa, to szczerze, no dobrze ich zaprogramowali, nie są może jacyś idealni. Dychy bym nie dał za to, ale też w miarę sobie ci pracownicy radzą, więc tutaj dam 8 na 10, na pewno są lepsi niż w farmie. Numer 17. Fizyka gleby. No i tutaj właśnie w tych wszystkich pojedynkach farmingów, wszędzie jakby, gdzie pojawiała się punkt z fizyką gleby, farming dostawał 0. I tutaj też się tak nie zmieni, bo 0 na 10 dla farminga, bo nie ma tej fizyki gleby. Chciałbym, żeby kiedyś był moment, że nagrywam pojedynek i jednak porównuję te fizyki gleby. No i co do fizyki w Cattle and Cropsie, no to 10 na 10, bo w sumie to jest najlepsza fizyka gleby, jaką widziałem w ogóle ze wszystkich gier rolniczych. Nawet Agrar 13 chyba takiej dobrej fizyki gleby nie miał, albo Polska, chociaż Polska Farma też miała dobrą fizykę gleby. No ale tutaj raczej no, ta z Cattle and Cropsa jest najlepsza. Numer 18. Samouczki. Co do samouczków w farmingu 19, no to samouczki mamy i jak wchodzimy do gry, mamy te wszystkie znaki zapytania, no i zewnętrznie jak uczymy się po prostu w tą grę grać. One są spoko, chociaż moim zdaniem powinny być one w środku w grze, więc za to 8 na 10. Od samouczków w Cattle and Cropsie, sam przechodziłem te samouczki i też jakieś one wybitne nie są, pokazują nam tylko tak pokracznie, co mamy robić w tej grze, no ale nie jest źle i tutaj dałbym raczej no, 8 na 10. Zbliżamy się do końca, numer 19, wnętrze maszyn. Co do wnętrza maszyn w farmingu, no to jest ono bardzo dobrze wykonane, wnętrze maszyn to już od w sumie farminga 15 zaczęły wyglądać jakoś. Dopiero od 15 Giant się zaczął starać, no i mi się wydaje, że tutaj 10 na 10 się należy, bo tutaj wszystkie szczegóły zostały zachowane.
A co do wnętrza maszyn w Kettlenkropsie, to również to jest tak samo. Mi się wydaje, że też szczegóły są zachowane i też 10 na 10 dla Kettlenkropsa, bo tutaj akurat no się postarali. Numer 20. Cena do jakości. Co do ceny do jakości gry farminga, to farming swoje kosztuje. Jak możecie tutaj widzieć na tym przedstawionym filmiku. No ale powiedziałbym, że cena jest nawet adekwatna do jakości, chociaż zależy. No może nie jest jakaś to wybitna cena, bo trochę tańszy mógł być farming, no ale wiadomo. Tutaj raczej ocena 7 na 10. Co do Kettlenkropsa. Powiedzcie mi, kurde, za co ja tą stówę daję na tym Steamie? To nie jest tak, że teraz januszuję, ale jednak są gracze, którzy może nie mają pieniędzy i zbierają na Kettlenkropsa, bo twierdzą, że Kettlenkrops jest lepszy. Kupują tą grę i się trochę zawodzą, że tam tylu rzeczy nie ma. Gra jest trochę mało dopracowana i tyle. I ja bym tutaj dał 5 na 10, bo więcej nie dam. Bo jednak to trochę zawiodło. I cena moim zdaniem totalnie nie jest adekwatna i ocena powinna być niższa, ale po prostu już się zlitowałem nad tym Kettlenkropsem nieszczęsnym. No i to tyle na dzisiejszy odcinek. W sumie trochę wracam do tych serii pojedynków. No wiadomo, kolejny pojedynek dopiero się pewnie pojawi z pecetowych farmingów, jak pewnie wyjdzie jakiś nowy pecetowy farming albo konkurencja jeszcze dla niego. Pewnie mobilny niedługo też się pojawi jakiś pojedynek, bo mam już zaplanowany. I powiem szczerze tak, co do Kettlenkropsa, to nie jest tak, że ja tą grę atakuję, tylko wszyscy na siłę próbują tą grę wywindować, że ona jaka super nie jest. Prawda jest taka, że nie jest super, bo jak ludzie mówią, jak ją oceniają na gry online, moim zdaniem ocena 8 na 10 z gry, ogólna tej gry, z gry online nie jest jakaś nie jest to moim zdaniem adekwatna ocena do tego, jaka gra jest. Tak samo jest na Steamie, bo no nie oszukujmy się, farming może i ma niższą ocenę, ale to dobrze, że gracze krytykują farminga, bo jeszcze bardziej się postarają i będzie dobrze. I wiecie, co jest właśnie błędem? Wiecie, co jest właśnie błędem w tym, że wszyscy chwalą Kettlenkropsa, a za to, że o, jaka ta gra nie jest, wszyscy chwalą tą grę, wiecie za co? Za to, że ma fizykę gleby, a ta fizyka gleby tak naprawdę guzik jest warta i moim zdaniem gdyby się, bo to jest tak, większość gier, które wychodziła w 2017 roku, gdzie te symulatory farmy wyrastały jak grzyby po deszczu, to było tak, że po skrytykowaniu tego symulatora i po słabej sprzedaży te firmy od razu się poddawały. A tu nie o to chodzi, tu właśnie chodzi o to, że jak te symulatory farmy były skrytykowane, przecież polska farma 2017 była zjechana od pasa w dół, bo no 3,8 na 10 ocena ogólna tej gry jest, no to tutaj właśnie Playway, który tworzył tą grę, czy nie wiem, jakaś polska firma to tworzyła, no to powinna się wziąć w garść i powiedzieć, dobra, musimy to poprawić, tu nam skrytykowali, to poprawmy, pokażmy, że można. Więc jeżeli będziemy tak chwalić Kettlenkropsa, a oni i tak wzięli od nas pieniądze wcześniej, bo za technologiczne demo też brali kasę, i tylko będziemy im dawać kasę, a oni tylko na tej fizyce gleby będą się po prostu żywić, no to moim zdaniem nie ma sensu, bo oni nic w tym Kettlenkropsie po prostu nie poprawią. I dobitnie wam to pokazuje to, że przecież Kettlenkrops miał licencję na Horsha jeszcze w technologicznym demo, a potem Horsch się z tej umowy wycofał, bo stwierdził, że to jest nieopłacalne i nie ma już licencji na Horsha w Kettlenkropsie, więc nie ma co tej gry chwalić za bardzo. No oczywiście gra zła nie jest, ale ja i tak uważam, że Pure Farming i tak jest lepszy od Kettlenkropsa. Mimo tego, że Pure Farming fizyki gleby nie ma, to ja będę uparcie twierdził, że Pure Farming jest lepszy od Kettlenkropsa. Graficznie, optymalizacyjnie, no i też realistycznie rzecz biorąc, przyjemniejsza jest ta gra. No ale co, no to jest gra z 2020 roku, bo to nie jest już tylko Kettlenkrops, tylko to jest Professional Farmer Kettlenkrops. No i tyle, no po prostu, no zobaczymy, co z tym Kettlenkropsem będzie. Nie przechwalajcie za bardzo tej gry, bo nie ma co. Jest ona taka se. Zapraszam was też na obejrzenie recenzji, którą nagrałem na temat Kettlenkropsa. I co? Ja już nie przedłużam. Wyrażajcie swoje opinie w komentarzach. Do następnego. Mówił Nosur. Cześć. Na razie.